Witam Państwa. Dzisiaj mamy w studiu reżysera i dramaturga polskiego, pana Teo Spychalskiego. Pan Teo Spychalski prowadzi teatr, nie polski, tylko teatr francuski, ale właściwie quebecoński, w Montrealu. Teatr jest tytułowany Rue Ontario. Ale właściwie to może panie Teo, może by pan powiedział, gdzie jest teatr, jak się nazywa? Teatr nazywa się Théâtre de la Vieille. Théâtre de la Vieille, to znaczy, jeszcze raz powtórzę po francusku, Théâtre de la Vieille, to znaczy w tłumaczeniu dosłownym, niezbyt zręcznym na polski, teatr czuwanie, teatr, albo teatr czuwania, albo grupa czuwania. To jest grupa artystów tutejszych, którzy na początku lat 70. byli w Polsce trochę na studiach i założyli taką grupę pod wpływem naszych kontaktów z nimi w Polsce, we Wrocławiu, tam gdzie ja pracowałem. Aha, oni tak, po prostu grupa Francuzów, grupa Quebecoisów. Kilka osób stąd było tam na studiach, aha, w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu, u mnie i pracowali ze mną. To jest teatr Jerzego Grotowskiego, dawny. I oni to założyli 10 lat temu. Ja przyjechałem po jakimś 8 lat później. Nie po raz pierwszy. Pierwszy raz to byłem w 1977 roku. Ale kiedy przyjechałem do Kanady i do Quebecu, to się oczywiście z nimi połączyłem i pracuję od tego czasu. Teatr znajduje się w tej chwili. Gdzie on się znajduje właśnie? W centrum miasta, niedaleko Saint-Denis, na ulicy Ontario, Ontario Est, na wschodzie, dokładnie numer 1371 Est Ontario. Jak tam się dojeżdża? Czy tam jest metro blisko w pobliżu? Metro, idzie się od metra Sherbrooke, ulicą Ontario, około 7 minut i albo od metra Baudry się wchodzi do góry, od ulicy Saint-Catherine do ulicy Ontario i już jest się w teatrze. Już się widziałem, byłem na tym, jest tam duży neon, jest bardzo przyjemny. Można powiedzieć, mamy tutaj afisz Dostojewskiego, to jest sztuka, która w tej chwili idzie? Tak, to jest sztuka, która była zrobiona, wyrysowana przeze mnie już 3 lata temu. Ona już jest długo grana, już w tej chwili chyba dobija 70. przedstawienia. Jedziemy z tym na tournée do Ottawy i do Quebecu wkrótce i przed tym gram jeszcze 8 razy od 1 lutego do 8 lutego w Montrealu dla publiczności tutejszej. Ja nawet czytałem krytykę na ten temat tej sztuki gdzieś w gazecie. Oni powiedzieli i byłem nawet tym zaskoczony, że interpretacja tego jest bardzo współczesna i nie ma takich tendencji, jakby to powiedzieć, jakie są w Polsce. To jest jednak pan dostosował to trochę tutaj do warunków, jeżeli tak można powiedzieć. A trudno powiedzieć, czy nie jest to awangardowe w znaczeniu popularnym w tej chwili, że jest dużo świateł, dużo nawet ekrany wideo, dużo dekoracji, dużo dymu, dużo kolorowych światełek. Ci, którzy znają trochę nasze polskie tradycje, wiadomo, że tradycje polskie teatralne są bardzo związane z plastyką, ze scenografią. Ja jestem z tradycji trochę inny, byłem powiązany przez wiele lat z Grotowskim i z tego punktu wychodzę, nie robię teatru Grotowskiego oczywiście, robię swój teatr tutaj, z tego punktu wychodzę, jest to teatr bardziej aktorski, bardziej literacki niż Grotowskiego, aktorski tak jak Grotowskiego. Bardzo dbam o stronę plastyczną, ale nie traktuję tego jako czegoś, co jest w sobie wartością. To są aktorzy, którzy decydują o wszystkim. Gra aktorska decyduje o wszystkim. Czy to jest teraz współczesne? Tak powinno być. Tak, oczywiście. Taka jest tradycja Stanisławskiego. Czy ty nie również byłeś w Krakowie, był taki tuż po wojnie jakaś tradycja teatru rapsodycznego, który kładł nacisk na literaturę. To był teatr Kotlarczyka, bardzo znany. Dobry teatr poezji i literatury, ale to jest co innego. Ja kładę nacisk bardzo na działanie, na powiązanie słowa z działaniem całego organizmu aktora, całego jego ciała, całej ekspresji całego ciała od stóp, jak się mówi, do głów. Ale z rękiem tego. Jest dużo ruchu, dzieje się to w ruchu.
Tak. Ja mamy tutaj jeszcze drugi afisz, mianowicie mamy afisz tutaj bardzo Witkacego. I to jest sztuka, która... Ta sztuka była, już jest, już ma około roku, jest grana po raz drugi. Przypadkowo zupełnie muszę powiedzieć, że robiąc tą sztukę dowiedziałem się, że jest wielka rocznica światowa Witkacego, Witkiewicza, znaczy stolecie urodzin, które obchodzone jest przez ONZ, UNESCO, w Polsce były kongresy. No, dobry zbieg okoliczności. W każdym razie zrobiłem tutaj sztukę, nie pierwszą Montrealu, bo inni robili Witkacego też, ale w Małym Dworku, bo to jest w Małym Dworku, Dans le Petit Manoir, jest robione po raz pierwszy i rzadko było robione poza granicami Polski. Bo Witkiewicz, no, większość z Państwa zna nazwisko, zna trochę, starsze też, starsze. Przed wojną on był bardzo, bardzo... obrazoburcą. No wielkim, on chyba tak. Jest. Miałem widzieć to przedstawienie i jest to straszliwie ostra krytyka pewnej właściwie. To jest w zasadzie groteska, to jest anachroniczne specjalnie. On już pisał to w 21 roku jako anachronizm. Znaczy on wyśmiewał upadającą rodzinkę Włościan, Ziemian. Taką klasę, która już wówczas była w ogóle na wymarciu prawie. Czyli było to jakby... Wszystko tam było. Pewnym rodzaju zgnilizna, śmierć, rozpusta, kłamstwo, oszukaństwo. I on wokół tego budował swoje sztuki. Trzeba jednak przyznać, że... przypomnieć, że Witkiewicz nie był artystą, który zajmował się problemami społecznymi. To był artysta, który budował teatr wokół swojej teorii, tak zwanego teatru czystego. Ale jak, powiedzmy, ta cała historia jest odbierana tutaj przez społeczeństwo kebłeskłaskie i przez aktorów? Tu mamy dwie takie, powiedzmy, dwa takie momenty. Bo oczywiście jako społeczeństwo, to odbiera? Środowisko artystyczne, ludzie, którzy chodzą do teatru, tutaj znają się, mają dobre rozeznanie, dość dobre rozeznanie w ogóle w tendencjach teatralnych, światowych. Oczywiście jest tu ich też zaścianek, tak jak w każdym kraju, gdzie wszystko kręci się wokół ich małych problemów, ale są to ludzie, którzy wiedzą, kto to był Witkiewicz. Witkiewicz jest prawie... był prorokiem, był prekursorem pewnych prądów we Francji, które... teatru absurdu na przykład. Także on jest znany. Teraz jak to się odbiera, żeby wrócić do tej odpowiedzi. Jak to się odbiera tutaj przez aktorów? Taki, przez aktorów. Jak oni to... Dla nich taka sztuka to nie niesie tematów aktualnych im, ale jest to świetna okazja do zabawy. Zabawy teatralnej i tak też publiczność odbiera to. Jest to coś, co w sposób bardzo zmysłowy i ciekawy, daje możliwość rozgrywania kontaktu między aktorami, pewnych obrazów, przenikania się obrazów, traktowania się... Oni to robią jako egzercyz, czyli ćwiczenia aktorskie, bo my to odbieramy trochę inaczej. My to odbieramy jednak... Nie, oni to biorą jako aktorzy, dla nich to jest tak zwana kreacja. Oni tworzą. To jest tworzenie. Dla aktora to jest tak, że on... W gruncie rzeczy to, co on myśli, co wyraża społecznie, jakby ideologię, czy jakieś stanowisko wobec społeczeństwa, czy wobec obyczajów, kiedy gra, to on o tym nie może myśleć, on nie myśli o tym, on tworzy. On tworzy postać, on tworzy reakcję. W danym kontekście socjalnym, ale czy ten kontekst socjalny, który u nas już był, czy on tutaj jakoś przemawia tym ludziom, czy nie? To wszystko jest loteria i ryzyko, tak jak w każdym kraju. Każde przedstawienie musi mieć swój rezonans, swój odbiór. To przedstawienie dokładnie, o którym mówimy w tej chwili, o Witkacu, nie o idiocie. Na początku miało pewne trudności z przebiciem się, było strasznie dziwne tutaj dla nich. Ale trzeba było im wyjaśnić kontekst trochę. Czy wyjaśniliśmy w prasie, w Le Devoir, w La Presse. Niektórzy krytycy nam pomogli w tym trochę, bo przecież wyjaśnili, nie bierzcie tego jako coś, co będzie się odnosiło do waszego bezpośredniego życia tutaj. Nie. Kontekst artystyczny epoki
I teoria Witkacego, teatru czystej formy w teatrze, pomogła nieco. Także oni zaczęli na to patrzeć jako, ach, to w ogóle jest jak piękna perła teatralnej, perełka teatralnej twórczości. Tak. Jak ja byłem na przedstawieniu, dzięki panu, to publiczność była wyjątkowo, można powiedzieć, snobistyczna. Wszyscy byli dobrze ubrani, elegancy. Można powiedzieć, że to jest elita kulturalna Quebecu. Tu w ogóle do teatrów artystycznych chodzi przeważnie elita kulturalna. Czy oni są ubrani? To bardzo różnie bywa, tak jak już teraz wszędzie. Jest zawsze 15 osób, które na 100, które są świetnie ubrane, a 30, które są ubrane na co dzień fatalnie. Także, ponieważ jest to bardzo, bardzo rzadkie, że ktoś się ubiera do teatru w tej chwili wyskokowo, także to się rzuca w oczy. Aha, natomiast przekrój jest bardzo, pod tym względem, nie jest to snobistyczne. Są to ludzie, którzy szukają wartości artystycznych w teatrze i taka grupa tu jest no, bardzo dobry odbiór. Tak. Ja źle użyłem, powiedzmy, to nie było snobistyczne, ale intelektualne. To znaczy oni szukali wartości intelektualnych w tym. Artystycznych bardziej, artystyczno-intelektualnych. Przyjęcie było wyjątkowo dobre, wszyscy byli, dostali się bardzo dobre oklaski, te dwie dziewczyny, które grały, bardzo dobrze grały, wie pan, mi się to bardzo podobało. Bo to jest na dobrym poziomie, on jest naprawdę inny od tego, co tu mają i nie mogą tego od razu przełknąć wszyscy, ale kiedy popatrzą 2-3 razy po tym przedstawieniu, po Witkacym, po Idiocie, jeszcze przedtem było przedstawienie, które się nazywa Dylsowizdżał, oparte na pamiętniku Niżyńskiego, Tyle z piegl, tak, to nie jest pierwsze, to już jest trzecie. Oprócz tego, że zrobiłem spektakl z piosenkami, spektakl muzyczny, gdzie używałem między innymi, użyłem dwie piosenki Demarczyk, z tekstem Baczyńskiego, z muzyką Koniecznego, ale to był tekst oparty na... To był tekst, gdzie śpiewano Baudelaire'a, Rilkego, Rimbauda, wielkich poetów francuskich, niemieckich. I do tego, także mamy swoją publiczność, trzeba powiedzieć, która czeka na nowe kreacje, na nową twórczość naszego teatru. Muszę powiedzieć, że pracuję z znanym aktorem jednym stąd, Gabrielem Arcand. On ma rzeczywiście wyjątkowo. On gra Idiotę, tak, on jest współkierownikiem artystycznym tego teatru ze mną. Oprócz tego mam kilka osób bardzo ciekawych. A jakie plany macie na przyszłość? To znaczy, powiedzmy, czy kontynuować. W tej chwili zmieniliśmy salę, mamy nowy budynek prawdziwy, ze starego kina dawnego, zapuszczonego. Zrobiliśmy nowy teatr, także nowa placówka, nowy teatr w Montrealu, który nie istniał jeszcze rok temu. Z małych sal gdzieś na ulicy Atwater przeszliśmy do centrum miasta. Plany są artystyczne. Tworzyć jak najwięcej w tej chwili, nie za szybko, nie w pośpiechu, tylko dobrze. W rytmie rok, dwa przedstawienia na rok, dość dobre, duże i jedno trochę mniejsze. Nie tylko ja szukam również innych wśród tutejszych ludzi, którzy się teatrem interesują, reżyserów. Także mamy nawet konkurs dla reżyserów początkujących. A ciekawe, tak? Co roku przyjmujemy, w tym roku mieliśmy przedstawienie japońskie, zaproponowane przez studentkę z Uniwersytetu tutaj, z Izabel Villeneuve. Bardzo dobrze przyjęte, dobrze zrobione, skromne. To znaczy, pan daje możliwości. Tak, jedno przedstawienie jest zarezerwowane dla debiutantów. Kto ma pomysł, ale to musi być robione w sposób solidny. Kto ma pomysł, musi przedstawić swój projekt. Co chce wyreżyserować, jaki tekst, jak sobie wyobraża scenografię, jak sobie wyobraża przestrzeń, jak wyobraża grę aktorów. Oczywiście jest to... To jest jakaś duża szansa. Ma to być po francusku, tak? Jest to teatr... To jest wyłącznie po francusku, nie może być po angielsku na przykład. Może być. Perspektywie. To właśnie dotyczy planów tak zwanych. Chciałbym, żeby to nie może się stać dwujęzyczne, kompletnie, tak zwany bilingue. To nie kompletnie, ma tej bariery, nie ma na to, żeby... tak nie ma, ale dobrze byłoby również jakiś czas zrobić po angielsku, ponieważ teatr angielski, angielskojęzyczny w Montrealu, gdzie jest w stanie letargu czy agonii, nie istnieje. Szkoda, bo na pewno jest dużo ludzi. Także gdyby niektóre teatry francuskojęzyczne, tak jak które mają pewne możliwości, co jakiś czas zrobiły z niektórymi
ludźmi z kultury angielskiej po angielsku byłoby dobrze. Mam taką ambicję, ale jest to dość trudne. Dość trudne. No, oczywiście, jeżeli chodzi o to, to jest jednak trochę łatwiej być wyreżyserować sztukę i dać ją do realizacji, aniżeli być po prostu jako aktor, bo z aktorem to musi być jednak język opanowany bardzo dobry. A my mamy tutaj, ile wiem, znam jakieś dwie aktorki, no ale one z językiem to. Chyba, że pan ma, jest jakaś sztuka, która by miała. Aktorka musiała mieć silny akcent słowiański, tak? A to musi być to sztuka na temat emigrantów, którzy przyjeżdżają tak. Sztuka na temat emigrantów. Może być. Jest ciekawe, może być. Mrożek napisał sztukę pod nazwą emigranci, tylko ze po polsku. Tak. Czy to nie jest nic z języku francuskim tłumaczone? No na pewno, bo to jest bardzo. Mrożek jest w ogóle cały przetłumaczony na pewno na francuski. A nie zamierza pan coś mrożka? Na razie jeszcze nie, ale muszę odczytać na nowo. Aha. A jakie, nie odpowiedziałbym pan na pytanie, jakie macie plany? Bo powiedzmy, macie w repertuarze. A, chodzi o repertuar. W tej chwili pracuję nad adaptacją powieści francuskiej, Balzaka. Chcę zrobić wersję teatralną takiej powieści, która po polsku przez Boja Żelińskiego była tłumaczona pod tytułem Jaszczur. Po francusku jest to La Peau de Chagrin. Książka, to jest powieść. To jest powieść, tak, to jest krótka powieść. W tej chwili pracuję nad tym. I pan robi adaptację z tej powieści? Zrobiłem adaptację dramatyczną, tak. Nawet, mam nawet tutaj... Przy okazji, tak na marginesie powiem, że mam, nie jest tak źle, nie jestem odizolowany kompletnie od Polaków w tej swojej pracy. Te dwa afisze, dwa plakaty są robione przez Polaka, przez Andrzeja Krzysztofowicza. To strasznie Krzysztofowicza, tak, Andrzej, który tak? pracuje na Concordii i on jest naszym grafikiem. Zrobił to. No, jest dobrym, bardzo dobrym grafikiem. No tak, to świetne. I w tej chwili zaczynam pracę z panią Moniką Zwolińską, która się zajmuje, zaczyna się zajmować naszymi kostiumami do Balzaka. Aha, a pana propos kostiumów, pan tutaj jeszcze ma parę zdjęć, to są zdjęcia... A to są zdjęcia ostatnie właśnie z Małego Dworku. Może z Małego Dworku, może byśmy to jakoś spróbowali pokazać, żeby to nie drżało. Okej. Okay. Może to będzie drugie. Drugie. A to jest scena końcowa. To tak trzeba trzymać, żeby... To trzecie to jest scena końcowa z Małego Dworku. Ci, którzy znają tekst, na pewno wszyscy Polacy znają. I proszę pana, ale to dużo myśmy mówili o teatrze, o sztuce, a właściwie jak się pan tutaj znalazł? Powiedział pan, że pan przyjechał, ale kiedy pan przyjechał dokładnie? Ja przyjechałem, wyjechałem z Polski w 80 roku. W 80 latem roku. 80 roku, w wrześniu. To przypadek, to jest przypadek. Ja nie będę powiadał swojej biografii prywatnej. W Polsce pracowałem przed tym, po studiach. Teatralnych w Toruniu i teatrologicznych. Aha, to znaczy, z Edwardem Czato. Pracowałem u Grotowskiego. To znaczy, pan skończył studia teatralne w Polsce. To nie teatralne. Polonistykę skończyłem ze specjalizacją teatrologiczną i potem pracowałem jako współpracownik Grotowskiego w Teatrze Laboratorium. Wiele osób młodych, które być może oglądają nasz program i czy są tutaj wiedzą, które przyjechały z Polski niedawno, pamiętają te czasy. Całe lata 70. Nasze projekty teatralne i parateatralne we Wrocławiu, wokół Wrocławia. I wiedzą, że proziem tam niektóre z tych rzeczy. Potem wyjechałem... Czy ten Teatr Grotowskiego w tej chwili się rozwiązał zupełnie? On nie istnieje. Tak, Teatr Grotowskiego nie istnieje. W tej chwili na miejscu u naszej sali we Wrocławiu istnieje studio Teatr Studio 2, prowadzone przez, to nie jest Teatr Grotowskiego, przez jednego z aktorów, byłych aktorów z naszej grupy, przez Zbigniewa Cynkutisa. To znaczy, wszyscy się trochę poszliśmy robić swoje, tworzyć. Tak, to jest. To jest, tak powinno być.
chyba. No tak powinno być. Po latach każdy... Ale jednym słowem, to pan tutaj po prostu oparł się zupełnie nie na polskiej migracji, nie na żadnych, jakby to powiedzieć, działalności polonijnej, tylko pan po prostu wziął swoje życie w swoje ręce i robi pan... Nie należy tego traktować. W Quebecu robi pan teatr. Właściwie, czy można być polski? Nie, to jest teatr międzynarodowy, to każdy teatr, ma. Nie ma teatru, bo ja nie chcę nikogo urazić. Teatr, i nie tylko teatr, ale sztuka, a jeszcze szerzej kultura, nie ma granic, jest niepodzielna, jak się mówi pięknie, że nie dzieli się na parafię, nie dzieli się na zagrody, na gospodarstwa. Tworzy się na gruncie i bazie języka i tradycji narodów i to są korzenie. Natomiast utwór nie ma granic. Utwór jest, sztuka jest wszędzie. Sztuka powinna być, jest wymienialna. Sztuka jest przekazywalna. Także ja tworzę, ponieważ jestem Polakiem i sam pochodzę, tworzę teatr polski. Ponieważ jestem tutaj, wśród społeczeństwa quebecańskiego i kanadyjskiego, robię to w ten sposób, że jest to teatr quebecański, kanadyjski. Oczywiście nawet jeżeli jest to nowość, jakaś dla nich i trochę inny. Nic przeciwko teatrowi polskiemu nie mam. Wiem, że tu nie ma takiego, nie byłoby wielkiego odbioru. Robi się teatr polega na odbiorze bezpośrednim. Nawet film można zrobić łatwiej. Polski, można go przekazać, można go wozić w kieszeni, w walizce prawie. Tak, teatr tak. Musi się dziać w tym społeczeństwie, w którym się jest. Także może jeszcze mogę dołożyć, tak? Oczywiście, mogę dołożyć to, jakieś 4 nic przeciwko temu nie mam, żeby powstał wspaniały teatr polskojęzyczny w Montrealu. Dlaczego teatr polski, polskojęzyczny ma być tylko w Polsce? Mickiewicz pisał w Paryżu. No tak, ale on, tak, jak sam pan mówi, on pisał, mógł pisać po prostu tak w swojej teczce całej. To jest, cała logistyka w tym jest kłopotliwa. I tak. Trzeba oprócz tego żyć z czegoś, aktorzy muszą być płaceni, publiczność musi przychodzić. Ale to może być skromne. Nawet ta grupa, która tutaj jest, to nie jest teatr kompletnie zawodowa, oni z tego nie żyją. Oni pracują gdzie indziej w połowie i zarabiają tylko częściowo w tym teatrze. Tak samo ja zresztą. Także to nie jest usprawiedliwienie, żeby nie robić. Nie? Jeżeli znalazłbym ciekawą grupę polskich ludzi tutaj, to bym wtedy w ogóle się nie zastanawiał, czy jest odbiór, czy nie. Jeżeli by chcieli poświęcić czas i życie na to, to bym zrobił z nimi teatr, jakieś przedstawienie. Jeżeli byście zrobili teatr, to ja zobowiązuję się, że my byśmy to sfilmowali i przedstawili w telewizji. A, to już jest pochodna teatru, tak. No to już jest telewizja. Proszę pana, jednym słowem tak. Może jeszcze wrócimy jeszcze do tego, że teatr znajduje się na 1371 Rue Ontario Est. To taka wielka cyfra, ale to nie jest tak daleko od centrum, od Saint-Denis. To jest to. 1371. Drugie. Teatr nazywa się... De La Veille. La Veille. W skrócie La Veille. Pan nazywa się Teo albo Zbigniew Spychalski. I jednym słowem można się do pana zgłosić. To są trzy propozycje, to znaczy właściwie. Jeżeli ktoś umie realizować, pierwsza propozycja, żeby przyszli ludzie, zobaczyli sztuki, które pan wprowadza. A tak, no to czemu nie? Ponad po francusku, one są bardzo żywe, dzieją się w ruchu. To nie jest tylko werbalne, to nie jest tylko słowny teatr. Dwa. Mówi pan, że daje pan możliwości ludziom, którzy chcieliby zrealizować jakąś sztukę teatralną. A tylko jednej osobie rocznie, ponieważ to budżet nie pozwala, także to jest konkurs. Kto jest najlepszy, ten wygrywa konkurs. No oczywiście. Z 20 propozycji się wygrywa. I trzy, gdyby się ktoś zgodził, gdyby ktoś miał ideę zrobić mały polski teatr, to mi się zdaje, nie jest to zupełnie zamknięte. To jest chyba jednak... Tych drzwi nie zamykamy. Jednak... Bardzo, bardzo trudne. Panie Teo, panie Zbigniewie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i cóż, mam nadzieję, że państwo odwiedzą teatr i dowiemy się o tym, o czym państwo chcieliby powiedzieć. Przy okazji chciałbym państwu powiedzieć, że był ostatnio, myśmy nadawali film pod tytułem V2. Otóż niestety jeden z członków tego filmu, profesor Janusz Groszkowski, pułkownik w stanie spoczynku, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari, który przyczynił się do rozpoznania
systemu radiowego sterowania niemieckich rakiet V2, co pozwoliło aliantom opracować system burzeń, zakłócenia lotu tych rakiet. Niestety już odszedł. To znaczy, że już ludzie, którzy walczyli, nie ma ich. Jest ich coraz mniej. Cześć im, cześć jego pamięci. Dziękuję Państwu.